Good evening. The first half intense with many duels. We suffered a goal easily in the first minutes. We don't expect, it's a big surprise for nothing. But we have the capacity after to do the draw. And we don't have such a quality game like we need to have in the first half to be better in the game. So the result is, I think, is fair in the first half. The second half is different. We correct some one or two situations in defensive way. We start pressing more high. We start winning more balls. We start creating more. We control the game, and we can score. But we don't score in the opportunities we have. And finished the second half after in the extra time. So we are not so fresh like we want. The other team also know is not. The game is control. The game is control. It's okay. One stop ball here, one stop ball there, but the game is control. And we suffer, in my opinion, an unfair goal. We don't deserve to take this goal in this situation. But this is the cup. This is the cup. This is the game, the decision games. We don't go for with. Unfortunately, we have this expectation to fight to win this title, but we lose this opportunity. Podsumowanie spotkania przez trenera Sapinto. Pierwsza połowa była intensywna, obfitowała wiele pojedynków. Szybko i łatwo stracona bramka pokrzyżowała nam plany. Nie oczekiwaliśmy, że spotkanie może się dla nas zacząć tak źle. Potem stwarzaliśmy swoje sytuacje, gra już bardziej wyrównała, ale w tej części spotkania, w tym fragmencie meczu nie doprowadziliśmy do wyrównania. Druga połowa wyglądało to już zdecydowanie lepiej, większa agresja. Walczyliśmy w środku pola, wyżej podchodziliśmy do rywala, również kilka okazji strzeleckich, ale mimo to wynik pozostał remisowy. W dogrywce oba zespoły czuły już w nogach przebiegnięte 90 minut. Obie drużyny starały się przede wszystkim mieć kontrolę nad wydarzeniami. Na boisku zadecydowała jedna bramka, na którą uważam, no nie zasłużyliśmy, żeby stracić, ale takie są reguły pucharu. Odpadamy, jesteśmy rozczarowani, nie takie były nasze oczekiwania. Zapraszamy do zadawania pytań. Ja chciałem podać trenera, pan poprzeczność, tak? Bo ja jestem dzieckiem sportu. Panie trenerze, Legia właściwie stworzyła sobie niewiele tych sytuacji bramkowych. Stuprocentowych to właściwie nie było, bo jedna sytuacja to był strzał samobójczy obrońcy Rakowa wybroniony przez bramkarza. Bramka to właściwie w prezencie po błędzie obrońcy. Czy któryś z zawodników Rakowa przydałby się w pana drużynie na przykład, w Legii Warszawa? Czy widzi pan takiego zawodnika u siebie? Bo to są zawodnicy tańsi, a lepiej grają. Legia had to create some clear goal situations during the game. You watched Raku players. You watched how play Raku players. And in your opinion, are there any players which can be used in Legia, for example? From Raku. I think most of them they already play in the. Many players play in the first in Ekstraklasa. It's more easy for them maybe play here to play in Ekstraklasa, because if they are also good, they continue in the Ekstraklasa. But we know there are some players who are good here, but when they go to Ekstraklasa, they are not the same, because they don't have the capacity to deal with the pressure. But today, I like some players and I like the team of Rakov. They were fighters. They play some moments with quality, and for me it's not a surprise, because before the game I said this in the press that this team play good football, it's not a positive football, and they know each other, they have a good communication and between the players, and they play good, they have good moments. So, but in my opinion, they don't deserve. In my opinion, they don't do enough to win twice. If we go to the penalties,
in the final I can accept, and after we can go. But what we do in the second half, in my opinion, is enough to win the game. Of course, we don't create a lot of chances, but we create the chances. The chances, two or three that we create, we must score. And this is the football. Efficiency. W Rakowie znajduje się wielu zawodników z przeszłością ekstraklasową, co o czymś świadczy. Jest też wielu piłkarzy, którzy mają potencjał na ekstraklasę. Trener podkreślał, że grają taki pozytywny futbol oparty na podaniach i część z nich może zrobić w ekstraklasie dużo zamieszania. Natomiast część na pewno też odpadnie z powodu presji i oczekiwań, jakie są w ekstraklasie, które nie są porównywalne z tymi, jakie są na pierwszoligowych boiskach. Trener jeszcze na moment wrócił do meczu. Patrząc, jak zagraliśmy na grę na drugiej połowie, na naszą grę, no faktycznie było tak, że nie zasłużyliśmy, żeby ten mecz przegrać. Z naszej strony naprawdę wyglądało to nie najgorzej. Zawodnicy Rakowa no, odnoszyli się dużą walecznością, pomysłem na grę. Tak wyglądało to spotkanie. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja chciałem zapytać jeszcze trenera, czy no jest mu wstyd, że pierwszoligowiec oddał więcej strzałów na bramkę niż w Polsce? I don't see the statistic, but the information I have is not that. We have more opportunities, and if we score the opportunities we have, maybe it will be different again, but this is what's happened. We are prepared for this difficult game, and we know we will not be easy, but unfortunately we don't win the match, and now we don't have the possibility to go forward. Następne pytanie? Przepraszam, jeszcze przetłumaczę. Przepraszam. Trener jeszcze nie widział statystyk, ale z tego, co się zorientował, to wcale one tak nie wyglądały. To Legia miała więcej okazji do stworzenia bramki. Wiedzieliśmy, czego spodziewać się po Rakowie, że to będzie trudny mecz. No i cóż, odpadamy. Co dalej? Bo na 5 meczów Legia przegrała w tej rundzie 3. Ja w cechowym totalnie odbieram. A panie Piotr, jakbym mógł pan sprecyzować pytanie. Co dalej z... Czy myśli trener nad dymisją? Najpierw pana Piotra pytanie przetłumaczę. So coach, what are your plans so far? We have to motivate the team because we are after 5 games. We are defeats, it's our situation. We win the last 2. Yeah. We have more 3 points than last year. I don't know what you are talking about. We lose a title, a possibility to lose a title, and enough. Today, but the past, no, you can't speak about that because we are better than last year. Okay? W tym momencie sezonu nasza liczba punktów w lidze jest wyższa niż była w ubiegłym roku i trener przypomniał, że 2 ostatnie spotkania ligowe wygraliśmy.